Cześć, kochani, Marek Malec z tej strony, z bestpan.pl. Dawno mi nie było w takiej pogadance. Jeżeli chcesz, żebyś taką pogadankę miał, żeby ci się wyświetlało, że ja coś mam do pogadania, to zasubskrybuj kanał, jeżeli ci się podoba to, co robię. Daj tak zwanego kciuka i lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, kochani zapalniacze. Zima, po prostu zima. Przyszła, czy ma przyjść, przepraszam. Dzisiaj jest 17 chyba listopad, więc jest połowa listopada. Temperatura w tej chwili jest chyba 2 stopnie, zimno, brzydko, pada deszcz. Powiedziałbym taki zwykły, normalny listopad. Ale dzisiaj mamy czwartek. W sobotę, niedzielę, chyba z soboty na niedzielę, moja prognoza pokazuje, znaczy moja, ta weather, jak ona się tam nazywa, nie pamiętam. W każdym bądź razie wrzucę wam tutaj screena. Ta prognoza pokazuje, że będzie minus 12 stopni. Słuchajcie, od czasu jak mam palmy, nie przypominam sobie czegoś takiego w połowie listopada. Owszem, był mróz w listopadzie około minus 10, minus 11. To było, nie pamiętam ile lat temu, można by się dogrzebać. Na przełomie listopada i grudnia, czyli to już był koniec listopada, początek grudnia, ale w połowie? Nigdy sobie tego nie przypominam. To jest tak zwane, oczywiście, ocieplenie klimatu. I teraz tak, co ja będę robił? Aha, jeszcze wam powiem, że ja mam taką prognozę, którą sobie zapłaciłem, podłączona jest do stacji Meteo, tej tutaj, która jest, ogródkowej. I ona przelicza wszystkie dane, modele GFS, inne rzeczy. I ona mi wypluwa, że tej nocy najzimniejszej będzie minus 5, minus 6, więc jest totalna różnica między tymi dwoma prognozami. Też wam wrzucę tutaj screena. Jak będzie, się przekonamy. Póki co, patrzcie, nie ma śniegu. Bardzo, bardzo było ciepło ostatnio w listopadzie, więc grunt jest mega nagrzany. Jeżeli śnieg nie spadnie, a nie zapowiada się, żeby spadł jakiś śnieg, może popruszyć, to grunt będzie mocno oddawał ciepło, więc myślę, mam nadzieję, że tych minus 12 stopni nie będzie. Co zamierzam zrobić? Czy będę okrywał trochę karpusy? Jeszcze tego nie wiem. Jeszcze mam chwilę czasu do tych najgorszych mrozów do pomyślenia. Na pewno UBA pójdzie do okrycia. Mały princeps nie będzie grzany, dostanie tylko taki domek styropianowy, który miał. I teraz tak, filifera Waszyngtonia, ona dostanie taką szklaną butelkę, szklaną, pamiętajcie, tą co zrobiłem kiedyś z poliwęglanu i ze styroduru. Wrzucę ją na nią, jeżeli nie będzie dużego mrozu, to w ogóle nie będę grzał, żeby się przekonać, czy jej zmasakruje liście. I najważniejszy test będzie, będzie Cycas pancichuaensis. Chciałbym, żeby nie było bardzo mroźno, żeby było, nie wiem, minus 7 może, żebyśmy mogli sprawdzić, jak się zachowają jego liście. My wiemy już, że Cycas revoluta to minus 5 stopni i już jest po liściach. Jak będzie z tym? Chcę, żeby mu liście zmasakrowało przy jakichś tych, ja je oczywiście wszystkie zetnę, i wtedy na sam pień dam malutką budkę i nic nie będę robił. Chyba że będzie bardzo duży mróz, to postawię znicz czy coś. Ale chodzi mi o to, czy on przezimuje bez liści i czy w przyszłym roku wypuści liście. Taki ma być cel, żeby się przekonać, czy ten cykas naprawdę jest tak mrozoodporny, jak o nim mówią. No i słuchajcie, to by chyba było na tyle. Oczywiście tak, juk roztrat nie ruszam, zresztą żadnych juk nie ruszam, tak? No ta jest po prostu, ona jest z roku na rok coraz piękniejsza. Ta po prostu cudo, trzy głowy i co jedna to ładniejsza, linearifolia, są do rezerwacji, zostało kilka sztuk, jakby co, no po prostu przecudna roślina. Tu jest reculeana, tutaj jest aloifolia variegata, no tutaj są gloriozy. O, ta dostanie, w końcu obiecałem, założę jej małe te kaptury, założę jej kapturki, ileś kapturków nałożę, 5 może czy 4, żeby tylko, no, tylko kapturki. Tutaj oczywiście nic nie robię,
Ta też piękna. I zobaczcie, no ta jest po prostu zjawiskowa. Agawa ovatifolia. Kilka jest. Można zamówić. Dosłownie kilka. Filifera nic nie robię. No, Meksikana to wiadomo. Thompsoniana, bakata. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy, co będzie, bo to ma być taki spadek i później powrót. Czyli znowu plus 6, plus 7, plus 8. Może się okazać, że na przykład ten epizod, który będzie teraz, to będzie najzimniejszy epizod całej zimy. Nigdy tego nie wiadomo. A może będzie minus 25 stopni później. Nie wiem tego. Jeżeli prognoza dalej będzie pokazywać... Muszę się zastanowić mocno, bo na przykład ta prognoza ICM, którą też tu wrzucę Wam w linka, ona pokazuje, że u mnie tej nocy może być pomiędzy minus 5 a minus 10. Taki zakres daje prognoza. I oni przynajmniej wyraźnie o tym mówią. Słuchajcie, nie wiemy dokładnie. Może być minus 5, a może być minus 10. To zależy pewnie od wielu czynników. Oni nie piszą, że będzie minus 10, tylko dają taki zakres.